Drodzy bracia i siostry, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o pokusach. O pokusie, która była w raju. Ewa była wystawiona na pokusę i Jezus po 40 dniach postu również był kuszony. Myślę, że wszyscy znamy pokusy. Nawet małe dzieci już wiedzą, co to jest pokusa. Doskonale wyczuwają, gdzie jest granica i próbują tę granicę tak po swojemu przekraczać. Doskonale wiedzą, co jest dobre, co złe, co jest dozwolone, co jest zabronione. Tu widzę, że są dzieci, pewnie to wiedzą. Tak się składa, że mamy trzy siostry, dość dużą grupkę siostrzeńców i czasami jak jestem z nimi tam gdzieś na spotkaniach, to mogę tego doświadczyć, tego testowania granic, wystawiania na pokusę. Jedna z sióstr moich, kiedyś pamiętam w czasie Wielkiego Postu, bo czas Wielkiego Postu jest takim czasem szczególnie wystawiania na pokusy, dlatego że każdy sobie jakąś tam decyzję podejmuje, postanowienie, no i wtedy natychmiast po podjęciu postanowienia pojawiają się przeszkody, pokusy. To też jest taka natura nasza już, że taka jest natura, że te pokusy, jak nie ma granic, to nie ma pokus. Wszystko jest dozwolone, ale jak stawiamy sobie granice, wtedy pojawiają się pokusy. Trzeba z nimi walczyć. Więc ten obrazek, który mi tak został kiedyś z Wielkiego Postu mojej siostry, takie maluchy, tam trójka ich była, umówili się, że czekolady nie będą jedli w czasie Wielkiego Postu. Cała rodzina nie je czekolady. Ale na stole czekoladki zawsze stały. I one tak siedziały przy stole, tak dotykały tych czekoladek palcem, ale wiedziały, że nie będziemy ich jeść. Trenowały w sobie wolę, walkę. Różnie się tam to kończyło oczywiście, ale opisuję tak troszkę zabawnie, ale myślę, że pokusę każdy z nas zna. I my jako istoty ludzkie, obdarzone wolnością, zawsze będziemy wystawieni na pokusy. Zawsze. Dopóki żyjemy. Kiedy patrzymy na te pokusy, które opisane są w Ewangelii, dotyczące osoby Chrystusa, one były trzy. Tutaj jest ksiądz Paweł, biblista, to on tutaj mógłby nam dużo opowiedzieć o biblijnych aspektach tych pokus. Kiedy tak popatrzymy tylko trochę z rzutu ptaka, tak trochę na te pokusy, to wydaje się, że one dotyczyły pierwsza, żeby zamienić kamienie w chleb. No to była pokusa, żeby zaspokoić swój własny głód, mogłoby się wydawać, nie? Że szatan kusi Jezusa, zamień te kamienie, bo jesteś głodny, więc zaspokój swój własny głód. Druga pokusa była taka, że Pan Jezus jest na świątyni i chce pokazać swoją moc, wręcz, że potrafi fruwać, że się rzuca w dół i pokazuje, jaki jest potężny. Aniołowie go na skrzydłach niosą. Pokazuje swoją moc, taką cudowność. I trzecia pokusa to jest to pokazanie z góry wszystkich bogactw świata. Możesz mieć wszystko. Wszystko może być twoje. Tylko oddaj mi pokłon. Więc to byłyby te pokusy takie, które święty też Jan opisywał jako pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha tego żywota. Są te trzy takie pokusy, które bardzo nam tam, jak świat popatrzymy, to żyje według tych pokus. Pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota. To są te siły, które rządzą tym światem. Chcą, żeby oddawać im pokłon. Ale kiedy popatrzymy bardzo uważnie na to, co mówi szatan, w jaki sposób mówi do Chrystusa, to ta pokusa jest dużo bardziej głęboka. Zauważmy, że dwie przynajmniej z tych pokus zaczynają się od tego warunkowego zdania. Jeżeli jesteś Synem Bożym, to zrób to. Jeżeli jesteś Synem Bożym, jeżeli masz dobrego Ojca, który Cię kocha, uczyń to. I
To jest najpoważniejsza pokusa, która nas dotyka, moi drodzy. Że cały świat, widząc to, co się dzieje wokół nas, cały świat pyta, to gdzie jest ten dobry Bóg? Wy mówicie o sobie, jesteśmy dziećmi Pana Boga. Jak On się o was troszczy? Każe wam cierpieć. Jest wojna na Ukrainie, nie wiem. Gdzie jest ten Bóg? I to jest ta pokusa, która jakby ona się wyraża w tych trzech takich bardzo konkretnych. Znaczy ona podważa, ty nie masz ojca, jesteś sam. Musisz sam się zatroszczyć o siebie. Musisz sam ustawić swoje życie tak, żeby ci było wygodnie. I tak naprawdę, kiedy patrzymy na świat wokół nas, to coś w tym jest, że ta pokusa cały czas nas prześladuje i my jesteśmy z nią jako chrześcijanie mocno konfrontowani. Ja to myślę, że każdy z was mógłby opowiadać w pracy, gdzieś tam w szkole, przy sąsiedzi. Po co ty jeszcze chodzisz do... Co ty? Modlisz się jeszcze? Po co? Nie ma Boga. Nie masz Ojca. Jesteś sam. Nikt się o ciebie nie troszczy. I to jest ta pokusa, która od raju, od Adama i Ewy, ona jakoś nam towarzyszy, moi drodzy. I te rekolekcje, które przeżywamy, one tak krążą wokół pojęcia nadziei. Bo na tę pokusę jedyną odpowiedzią jest nasza nadzieja. A ja mimo wszystko wierzę, że jest Bóg. To prawda, że żyję tutaj na pustyni, ale jest raj. I ja nie zostałem stworzony, żeby być dręczony gdzieś tam, tylko stworzony po to, żeby żyć w raju, we wspólnocie świętych, z Bogiem, w świetle Jego miłości. To jest to nadzieja, to jest to pragnienie, które nosimy w sobie i które jest najlepszym lekarstwem na to, żeby te pokusy tego świata zwalczać. Też metoda Pana Jezusa na zwalczanie pokusy była właśnie taka, że odpowiadał Bożym Słowem. To jest nasze lekarstwo, moi drodzy, na to, żeby te pokusy świata zwalczać, że czytamy Pismo Święte, szukamy odpowiedzi, która pochodzi nie od nas, pochodzi z ust Boga, z serca Boga. To jest odpowiedź na pokusy tego świata. To kuszenie, o których mówimy, też myślę, że warto sobie to uświadomić, że ta pokusa to nie była tylko na początku, tylko przez całe swoje życie Pan Jezus był wystawiany na te pokusy. Daj nam chleba. Udowodnij, że jesteś Bogiem. Zejdź z krzyża. Pokaż swoją moc. On był cały czas wystawiany na taką pokusę, której nie uległ. Został pokorny do końca. I dopiero na końcu ta ostatnia scena, kiedy wstępuje do nieba, posłuchajmy tych słów, to jest jakby nawiązanie do tego, co było na początku, do tej trzeciej pokusy, kiedy w ostatnim rozdziale u świętego Mateusza uczniowie żegnają Pana Jezusa wstępującego do nieba i Jezus do nich mówi, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. To Jemu oddajemy pokłon. Uczniowie upadli przed Nim na twarz. On jest naszym Bogiem, Zbawcą, źródłem nadziei. Ja chciałbym życzyć nam, moi drodzy, żebyśmy nieustannie odkrywali to. Eucharystia jest taką przestrzenią, która daje nam siłę do pokonywania pokus, do pokonania tej najważniejszej pokusy świata, czyli oddzielenia się od Boga, utraty wiary, utraty nadziei, że On jest pokorny, kochający w tych drobnych wydarzeniach naszego życia. To nie jest Bóg, który sprawia jakieś wielkie cuda, ale jest obecny. Chciałbym zakończyć tę refleksję taką medytacją, do której często wracam w czasie rekolekcji. To jest taka, nawet nie wiem, kto jest jej autorem. Znalazłem ją dawno temu, ale ona w taki bardzo piękny, symboliczny, bardzo taki głęboki sposób wyraża prawdę świata, który chce żyć bez Boga. Świata, w którym ludzie sami sobie ustawiają zasady, chcą sobie skomponować ten świat tak, jak chcieliby.
I okazuje się też, że ten świat jest później pełen sprzeczności. Pozwólcie, że tę medytację wam tutaj wspólnie przedstawię. I niech ona będzie taką refleksją dla nas, żebyśmy czerpali siłę do zmieniania tego świata z Panem Bogiem. Wierzę, że On ciągle nam towarzyszy. Dzisiaj mamy coraz większe domy, ale coraz mniejsze rodziny. Mamy coraz więcej możliwości, ale coraz mniej czasu. Mamy coraz więcej tytułów naukowych, ale coraz mniej zdrowego rozsądku. Mamy więcej wiadomości, ale coraz mniej trafnych osądów. Mamy coraz więcej specjalistów, ale coraz więcej problemów. Mamy coraz więcej służby zdrowia, ale mniej opieki. Tracimy wiele bezpowrotnie. Uśmiechamy się za mało. Jeździmy za szybko. Gniewamy się za wcześnie i przebaczamy za późno. Czytamy za mało. Telewizji oglądamy za dużo, a modlimy się zbyt rzadko. Pomnożyliśmy nasze majątki, ale okroiliśmy wartości. Mówimy za dużo, kochamy za mało, a kłamiemy zbyt często. Uczymy się, jak zarabiać na życie, ale nie jak żyć. Mamy stabilne budowle, ale kruche charaktery. Mamy szersze autostrady, ale węższe poglądy. Więcej kupujemy, ale mamy coraz mniej satysfakcji. Podróżujemy na księżyc tam i z powrotem, ale mamy problem, żeby przejść przez ulicę, żeby odwiedzić naszych sąsiadów. Zdobywamy wszechświat, ale nie własne wnętrze. Wytworzyliśmy więcej komputerów, ale mniej się komunikujemy. Dlatego proponuję, nie zostawiaj nic na szczególną okazję. Każdy dzień, który przeżywasz, jest szczególną okazją. Odrzuć ze swojego słownika wyrazy takie jak może kiedyś, później. Napisz ten list, który chciałeś napisać. Może kiedyś. Powiedz swojej rodzinie i przyjaciołom, jak bardzo ich kochasz. Nie odkładaj nic, co wprowadza uśmiech i radość do twojego życia. Każdy dzień, każda godzina, każda minuta jest wyjątkowa, a ty nie wiesz, czy nie będzie twoją ostatnią. Moi kochani, życzę wam, wracajcie do waszych domów, macie rodziny gdzieś na całym świecie, w Polsce. Podzielcie się z nimi radosną nowiną, że jest Bóg, że jest Bóg Ojciec, że jest ogród, że to, co przeżywamy, to jest tylko czas na pustyni, czas wystawienia na pokusy, ale my z mocą Bożą i z siłą, Jego pomocą, Jego słowem potrafimy te pokusy pokonać i dzielić się autentyczną nadzieją, która nigdy nie zawodzi. Amen.